Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim i skromnym. Boże, marchewki mi się sypią. Zobaczcie, jakie ładne marcheweczki dajemy koniom. Pokażę dzisiaj Wam trening skokowy naszych jeźdźców iskrowych, więc zapraszam Was do oglądania. Wam nie pokazywałam właśnie treningów na szeregach gimnastycznych, ale dalej regularnie pracujemy w takiej formie. Dzisiaj Wam przedstawiam trzy pary. Julkę Etne, Przemka i SX i Karola i Prymuska. Osoby, które są właśnie na treningu, będą dzisiaj zmagać się z szeregiem, który Wam zaraz pokażę. Słuchajcie, to jest ten szereg, ale to już jest finalna opcja, którą skakaliśmy dzisiaj. Szereg ma tutaj drąg leżący do tej kawaletki, to jest 2,90. Tu jest 7 metrów i tutaj 3, 3 i 3 metry. Dosyć wąsko, celowo tak wąsko, tak żeby pracować bardziej nad galopem takim spokojnym, bardziej galopem od zadu, żeby konie się wybijały i pracowały przodami i żeby jeźdźcy nadążali. Dobrze, kol troszeczkę i spokojnie, równiutko. Raz, dwa, trzy, tak, tak. I już teraz półparada i nóżka. I wolniutko. Tak, tak, tak. I nóżka. Zaczona ci. I spokojnie. Pryt, pryt. Tak, wolniutko. No, dobrze. W treningu na szeregach gimnastycznych głównie chodzi o to, żeby właśnie jeźdźca mobilizować do prawidłowego dosiadu, tak? Czyli żeby nadążał z ruchem, nadążał z ręką i oczywiście jak będzie wychodził przed konia, to szybciutko to będzie weryfikowane tak jakby następną przeszkodą, więc bardzo mobilizuje ciało, żeby płynnie poruszać się z ruchem konia. Bardzo lubię te ćwiczenia, już nieraz Wam o tym mówiłam. No i oczywiście uczy jeźdźca odpowiedniego tempa, bo jak za wolno wejdziemy w taki szereg, no to oczywiście to będzie skutkowało tym, że możemy nie dojechać do ostatniej przeszkody lub będzie to po prostu zrzutka za zrzutką i może to się może nawet się skończyć zatrzymaniem. Tutaj na naszym treningu nie było takiej sytuacji, wszystkie konie dosyć fajnie, energicznie podchodziły do tego tematu, ale oczywiście widzieliście, w momencie kiedy było za wolno, to te skoki były takie przelewające się właśnie, a jak koń jest cały czas przed łydką i doprowadzony prawidłowo, to od razu to fajnie wygląda i jest to bardzo płynny najazd. Polecam Wam bardzo takie treningi, bo uczą szybkości reakcji, czyli tego timingu. Rytm, 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 rączka, super. Bardzo dobrze, widzisz? Tak. Wolniej. Rt, rt, rt. Tak, dobrze. Tak, i wycofuj troszkę ramiona. Dobrze, Julka, przerwa i spokój. Raz, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak, dwa, trzy, cztery. Dobrze i spokój, spokój. Tak, dobrze, nie wyskakuj. Dobrze, tylko na środek, środek. Raz, dwa, trzy. Domykaj, domykaj łydeczkę. Nie pompuj ręką. Na wprost, no. Tak, daleko patrz, Julka. Dobrze, super. Tak, i raz, dwa, trzy. Dobrze. Ręka, ręka. Tak, dobrze. Tak. Dobrze. Ok, tylko lewa ręka do przodu. Równy kontakt. I raz, dwa, trzy, domykasz. Dobrze. Dobrze, tylko. Tak, tylko. Widzę. Bardzo dobrze teraz, Karol. I energia. I raz, 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 domykaj, 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 domykaj. Ale ręka spokojna. Tak, i spokojnie. Patrzysz już na prawo, myślisz o prawym zakręcie. Tak, dobrze. Przerwa. Bardzo dobrze. Tylko ręka. Tak, i raz, dwa. No, jedź, 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 dodaj, dodaj. Dobra, przynajmniej nóżkę zmieniła. Dobrze. O, jakie dobre koniki. Taki Prymusek zadowolony, ale Prymusek, tu jest jeszcze
Czekajcie, bo ja tu wam pokażę, jak to się daje koniu marcheweczki. Proszę bardzo. Ecia. O, jakie dobre. Esunia, proszę bardzo. Proszę. I tak można żyć, nie? Marcheweczka po treningu, konie szczęśliwe. Drodzy, to na tyle. Tak wyglądał nasz trening skokowy na szeregach gimnastycznych z końmi. Fajna propozycja. Spróbujcie u siebie w stajni tak popracować, potrenować, poćwiczyć swój dosiad. Ja tymczasem się żegnam i pozdrawiam.